W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wysyła swoich apostołów na głoszenie nauki, na uzdrawianie chorych, wyrzucanie złych duchów. Jak mówi ewangelista Marek, przywołał do siebie 12, a następnie zaczął ich rozsyłać po dwóch. Pierwszym elementem tego rozesłania jest przywołanie, ponieważ ten, który głosi Ewangelię, nie tylko kapłan, nie tylko biskup, ale każdy chrześcijanin, który swoim życiem świadczy o Chrystusie, najpierw musi być przywołany przez głos dobrego pasterza. A więc najpierw sam musi być zasłuchany w Boże Słowo, w Boży głos, po to, żeby to Słowo następnie przekazywać. Musi sam się poczuć przywołany przez Chrystusa do bycia z Nim. Sam musi być zasłuchany w to, co dobry pasterz przekazuje swoim owcom. Pan Jezus wysyła swoich apostołów po dwóch. Święty Grzegorz Wielki, papież, tłumacząc tę Ewangelię, mówi, że Jezus wysyła po dwóch, ponieważ są dwa przykazania miłości wobec Boga i wobec bliźniego. Nie da się więc głosić Ewangelii bez miłości do Boga i bez miłości do drugiego człowieka. Nikt nie może dać tego, czego nie ma. Jeżeli brakuje mi tej miłości do Boga, jeśli brakuje mi miłości do drugiego człowieka, nie mogę być dobrym głosicielem Ewangelii. Tylko wtedy będę rzeczywiście przekazywał słowo Chrystusa, jeżeli sam będę kochał, jeżeli będę potrafił kochać tych, do których jestem posłany. Pan Jezus daje następnie bardzo konkretne wskazania tym, którzy będą głosić Ewangelię. Mówi, że mają nic ze sobą nie brać, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ciekawe, że pierwszą charakterystyką głosiciela Ewangelii jest ubóstwo. Oczywiście teologia moralna podpowiada nam, że każdy człowiek potrzebuje określonych dóbr do przeżycia, takich, które odpowiadają godności człowieka. Ale z drugiej strony też dobrze wiemy, że Jezus bardzo jasno pokazuje, że właśnie ubóstwo może drugiego człowieka przyciągnąć. Że tylko wtedy, kiedy nasze środki będą ubogie, kiedy sami będziemy żyć w tak potrzebnej dzisiaj ascezie i wstrzemięźliwości, wtedy staniemy się prawdziwymi świadkami. Chrześcijanin rzeczywiście jest wezwany do tego, żeby żyć godnie, odpowiednio, ale bardziej ma rozdawać niż gromadzić. Tylko tacy ludzie będą w stanie pociągnąć innych do Ewangelii. I mówi Jezus: idźcie, obuci w sandały, nie wdziewajcie dwóch sukien. Sandały w czasach Jezusa nosili ludzie wolni. Tylko niewolnicy chodzili bosą. A więc ci, którzy głoszą Ewangelię, muszą czuć się wolnymi. Wolnymi od trosk tego świata. Wolnymi od dóbr materialnych. Mają czuć się wolni w Chrystusie. Bo to On daje przecież prawdziwą wolność. Tylko wtedy, kiedy będą wolni od tego, co ich otacza, wtedy będą prawdziwymi świadkami. Nikt z nas nie może głosić Jezusa, jeżeli sam najpierw nie doświadczył Jego bogactwa, bogactwa Jego miłości. Jak mówi przecież Słowo Boże, On właśnie swoim ubóstwem nas ubogacił. Jesteśmy bogaci w miłość Chrystusa. Jesteśmy bogaci w Jego Słowo. I to nam winno wystarczyć, aby iść i głosić Jego Słowo.